Trwa odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej Tarnowskie Góry-Zawiercie. Gotowy jest już odcinek łączący Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i lotnisko w Pyrzowicach. Projekt wpisuje się szerzej w siatkę komunikacyjną polską, bo stworzy nam tutaj taką możliwość obwodnicy dla Śląska, a też widzimy, że dzięki połączeniu kolejowemu to lotnisko znacznie wzmocni swoje znaczenie. Po zakończeniu prac dojazd z Zawiercia do Pyrzowic ma zająć 23 minuty, a z Tarnowskich Gór niecałe 20 minut. Kolej nadal jednak nie będzie dobrą alternatywą dla pasażerów, którzy przylatują i odlatują do i z Katowic, bo przejazd do stolicy województwa potrwa godzinę. Podobnie jak w drugim kierunku do Częstochowy. Remont linii kolejowej nr 181 ma za to zwiększyć możliwości przewozu towarów z lotniska w Pyrzowicach. Na tym terenie w ciągu najbliższych 2 lat powstanie węzeł przeładunkowy wraz z bocznicą kolejową, rampą rozładunkową, 3 zbiornikami po 1000 m3 przeznaczonych na paliwo lotnicze. Oprócz nowych torów zmodernizowane zostaną też perony. Dodatkowo na trasie powstaną 3 nowe przystanki kolejowe w Mierzęcicach, Zawierciu i Miasteczku Śląskim. W tym ostatnim mieście przystanek będzie elementem większej całości. Na moment będziemy budować centrum przesiadkowe na 150 miejsc parkingowych. Będzie wiata, żeby można było zostawić rowery. Chcemy tam też taki węzeł szlaków turystycznych, rowerowych stworzyć. Do tego pętla do obsługi ruchu pasażerskiego poprzez mikrobusy, 2 nowe przystanki autobusowe, no i taka wisienka na torcie, przebudowywana stacja kolejki wąskotorowej, najstarszej w sumie w Europie. Koszt odbudowy linii kolejowej to ponad 660 milionów złotych, z czego ponad 500 milionów to dofinansowanie unijne. Zakończenie inwestycji planowane jest na 4. kwartał tego roku.